mówiąc o sesji Rady Ministrów i Komisarza, na początku chciałbym wprowadzić do porządku dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały Komisji Praworządności w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto trzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzając jednogłośnie, że jednogłośnie głosami projekt został wprowadzony do porządku. I kolejny projekt Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto trzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Ja jeszcze chciałbym wprowadzić do porządku w punkcie czwartym prezentację na temat zmian w rozkładzie jazdy MDK. Pewnie przeczytam teraz propozycję projektu porządku obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu 23. i 24. sesji Rady 9. robota. Punkt 4. Prezentacja zmian rozkładu kolejny MDK. Punkt 5. Sprawozdanie z zarządu projektu uchwały w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji jednego z członków komisji w sprawie wprowadzenia strefy komitetu dzielnicy 5. Grobosza. Punkt 6. Opiniowanie projektu uchwały komisji problemowych. Komisja Infrastruktury Komunalnej w sprawie zadań podstawowych na rok 2013 budowa i przebudowa innych prac oświetlenia. W sprawie zadań zmierzonych na rok 2013 prac remontowych w podmiotu i oświetlenia, w sprawie ustanowienia członku zarządu na rzecz zespołu specjalnych nr 4 ulica Kontenta w Krakowie, Komisja Infrastruktury w sprawie regulowania stanu prawnego terenu gminy miejskiej Kraków stanowiących drogi wewnętrzne, w sprawie opinii ustalenia źródeł dla inwestycji budowlanych ruchu mieszkalnego 3 ulicy Racławickiej w Krakowie, w sprawie opinii ustalenia inwestycji budowlanych budynku biurowo-usługowego przy ulicy Prądnickiej 18 w Krakowie, w sprawie opinii do ustawienia WZ dla inwestycji budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami garażą podziemne przy ulicy Prądnickiej 18 w Krakowie. Komisja Ochrony Dzieleń w sprawie połączenia zadań powierzonych pod nazwą modernizacja ulicy Jordanowskiej oraz tworzenie dzielnicy Wizyferu wraz z małą architekturą na rok 2013. Komisja Kultury, Promocji Aktywizacji Młodzieży w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 lokalne wydarzenia kulturalne. Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji prac remontowej osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. W sprawie objęcia patronatem 12 Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Słowa Mój Kraków. W sprawie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Komisja Praworządności w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Punkt 7 dyżury, punkt 8 oświadczenie komunikaty, punkt 9 zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do tego słowa? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie porządek został przyjęty głosami 18. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Witam bardzo serdecznie panów, którzy przyszli do nas z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, aby zaprezentować projekt zmian przebiegu linii tramwajowych przede wszystkim w związku z uruchomieniem dodatkowej linii Naruczaj-Zaborze. Oddaję panu głos. Jeżeli chodzi tutaj o dzielnicę, to są jedna zmiana, ósemka. Najbardziej najdrabniejsza. Kącika to jedzie. Po tej trasie, która jest,
Portu Wolnickiego i następnie przez Kiszyńskiego Wyciągnięcia do Cichego Kącika. Trzynastka w Niemczech, kolekta czasu. Pojechałabym w Górnik Mały. Bo tak jak ósemka. Aż do Kolumny, po tej samej trasie, czyli do Kolumny Wojskiej. Pod Koroną skręca skręt w lewo, na biurko. Tak, na biurko. Kto tutaj jeszcze wydał? To są te podstawowe, które jest tutaj przechodzą przez dzielnicę. No nie, jeszcze przez dzielnicę przechodzi jeden. Już nie przechodzi. 15-18. No właśnie, a pytanie jest... 15-18. I później przez Podwale Dunajskiego do Długiej i na Kronowego. No właśnie, tutaj się pojawiają duże znaki zapytania i wątpliwości właśnie związane z tym przebiegiem. Przede wszystkim może zacznijmy od tej ósemki, bo ona jest najbardziej kontrowersyjna i też jak tutaj dostajemy od mieszkańców listy z protestami, że jest to no, taka bardzo usadowiona mocno historycznie też ta ten numer od 49 roku ósemka niezmiennie jeździła po tej samej trasie w kierunku Gorku Fałęckiego, a ta zmiana przesunięcie tego kącika, no właśnie z czego wynika? Bardzo prosimy o informację. Skrócenie trasy jest. Skrócenie trasy. No, no tam jest grubsza, owszem, ale tutaj jest taka kwestia, że jeśli chodzi o ten potok, bezpośrednich potoków z Brodownic tutaj do Gorku Fałęckiego naprawdę nie ma. Są olbrzymie, proszę pana, nie wejdę w zdanie, przepraszam bardzo, ale nie zgodzę się, bo bardzo często jest, że tam linia 8 jest jedną z najbardziej zapchanych linii miejskich. Jest bardzo obciążona. Od Brodownic do Borku, bezpośrednich do Borku. Podróży, bezpośrednie wykonywanie podróży na tym na pewno nie na tak. Ja tak tym bardziej, że w tej chwili armatura została nam zlikwidowana, nie ma jej, więc jakiś taki cały zespół wielkopowierzchni. Ale w takim razie proszę pana, negujemy w ogóle. Ale mamy po tej samej trasie do Korony. Przepraszam pana bardzo, ale w takim razie negujemy całkowicie sens istnienia tak zwanych miejskich linii magistralnych, takich jak czwórka, tak ósemka, które poruszają się od jednego końca miasta do drugiego. Może w takim razie, przepraszam bardzo, może w takim razie zróbmy tak, że wszystkie tramwaje będą jeździły od jakiejś pętli początkowej, objeżdżały wokół pierwszej obwodnicy i wracały się, no bo to jest tak rozumowania dla mnie. No nie za bardzo. Tak, proszę pana. Jest ósemka, no może nie zrobiłem ósemka, trzynastka, nie wiem, po tej samej trasie są ósemka. Czyli prawie 70%, 70% po tej samej trasie. Ale dlaczego zmieniacie trasę kursowania linii, która jest rozpoznawalna po pierwsze jako tramwaj papieski, gdzie jest rozformowana właśnie po takiej trasie? Po drugie, czy Bronowic Mały, w tej Bronowicach Małych będzie poruszał się na jakikolwiek tramwaj niskopodłogowy? Bo do tej pory pod trasą ósemki jeździ MGZ6. Tam mieszka dużo osób starszych. Czy państwo przewidują, żeby jakiś tramwaj niskopodłogowy jeździł w takim wysokim standardzie na tej linii? Bo zarówno tramwaj na 24, jak i 13 jeżdżą te tramwaje z konstawu. Te starsze, wysokie, do których wiele osób starszych nie jest w stanie, proszę pana, wsiąść. Czy państwo biorą to w ogóle pod uwagę? Bo zostanie 20 i 14, po której jeżdżą nowe składy, ale do Bronowic Małych już nie będzie jeździł żaden tramwaj dostosowany do starszych osób. I to jest bardzo ważne. Tak, bo jeżeli chodzi o tamo, nie potrafię tych powiedzieć. A to jest, proszę pana, kluczowe. Nie potrafię powiedzieć, co pan powiedzie, jak będzie z tobą. Nie możemy wszystkich zawodzić w mieście. Mamy 52 czy 52.
Czwórka, jest tylko dwa może egzemplarze, prawda? Wiem, to jest po prostu na zasadzie cykliczności. O cykliczności, ale była linią obsługi, ciągle. Każde osiedle chce w Krakowie, chce mieć nisko to. Ale tu był jeden, a teraz nie zostaje ani jeden. Na 13 też jeździ. Nie jeździ, proszę pana. A sobota, niedziela, no właśnie. Sobota, niedziela, to nie do pana. A wiem, że to linii 18, gdzie są kierunki? Kierowało jeszcze ciekawe do przedsiębiarka, to jest tam Semka, nie ma połączenia, gdzie jest w pobliżu 10 000 miasteczko studenckie. Studenci i politycznie. Jest czwórka, 24. Ale z drugiej strony, ale od strony Błoń tutaj też korzystają, bo to jest bardzo dużo ludzi. Bardzo podobna trasa do czwórki i do ósemki obecnie, do Ciebie chodziła. Tam w zasadzie jest tylko jedna teraz linia. Co 10 minut. Nie mówiąc już o meczach. To już jest. To znaczy, ja przepraszam, jeżeli może, bo ja w tym kącie. Panie Czadzie, ja powiem. Bo ja przepraszam, ale mam takie wrażenie, że w tej chwili my jesteśmy dla komunikacji, a nie komunikacja dla nas. Trzyścieliście się Państwo, że jesteśmy najlepszą komunikacją, mamy najlepszą komunikację w Polsce. W tej chwili jest to jedna z gorszych komunikacji w Polsce. I proszę mi powiedzieć, jest sens, gdzie logika. Sprawdzacie Państwo numer 8, żeby ją puścić tam 5 przystanków mniej, będzie jechać do Cichego Kącika. Super. Zabieracie nam 15, która jeździ na dworzec. Nie ma żadnej linii, która jedzie do dworca dla całego miasteczka studenckiego i dla osiedla Cichy Kącik, gdzie trochę ludzi mieszka, również starszych. Natomiast wydłużacie linię znacznie numer 18. No więc jaki to ma sens? Zabieracie ją z Cichego Kącika, żeby ją dać na Dąbrą do dworca towarowego. No na miły Bóg. Toż to jest prosto. No jeszcze lepiej. No, to powiem może w ten sposób. Może się nie zbyt szczęśliwie stało tak, że linia numer 8, o której tutaj w zasadzie jest dyskusja, została dalej jako numer linia 8, bo dla mnie to jest nowa linia generalnie. To niewiele wspólnego z tą ósemką, która funkcjonowała do tej pory, ale uwzględniając numerację, więc należało zachować tam jakąś kolejność. Więc ten numer pozostał. Rozumiem Państwa, że ta linia w pewien sposób się wpisała w świadomość pasażerów, tak jak te linie typu czwórka, trójka i tak dalej, tak zwane linie historyczne. Ale z drugiej strony, my stojąc przed koniecznością reorganizacji, zresztą wcześniej Państwo też pewnie brali udział w tych spotkaniach dotyczących remarkotyzacji, o której była mowa, miała wejść zdecydowanie w jakby szerszym zakresie, ale z uwagi na brak środków finansowych póki co realizujemy ten taki etap minimum. Między innymi właśnie związany tutaj, tak jak Państwo oczywiście wiecie, z tą komunikacją na osiedlu Rucze. I teraz tak, konsekwencją skierowania, jedną z konsekwencji skierowania do Cichego Kącika jest szereg zmian, również szereg zmian po drugiej stronie miasta Krakowa. To jest ta linia 15, która jest zlikwidowana. W tym momencie z Cichego Kącika, patrząc, mamy tą ofertę jaka była, jest tramwaj co 10 minut. Jest jedna linia. Tu Pani podnosi kwestię, że nie ma tego dojazdu bezpośrednio do dworca, prawda? Zgadza się, nie ma. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, jakie potoki pasażerskie. Nic nie jedzie do dworca. Jest możliwość dojazdu, bo powiedzmy, może nie bezpośrednio, tak jak ten tramwaj dawał, prawda? Po linii tramwajowej, bo mówię, musimy się 5 razy przesiąść i zapłacić więcej, rozumiem, to jest to. To znaczy, nie, proszę Pani, my musimy też patrzeć na to. Do dworca jedziemy z ciężkimi bagażami, a nie z torebką. Nie możemy patrzeć, wie Pani, z jednej perspektywy, prawda, na organizację całej komunikacji, bo ja rozumiem, ktoś miał połączenie bezpośrednie, w tym momencie go utracił, ale też trzeba mieć na uwadze to, jakie potoki to mamy do obsłużenia, ile tych pasażerów tutaj na tym odcinku, prawda, wyjeżdżało, a ile na innych odcinkach, także to trzeba po prostu mierzyć. Proszę panów, proszę nam uwierzyć, że my jako radni, jako mieszkańcy tej dzielnicy w sposób najlepszy zdajemy sobie sprawę, jakie są potoki, jakie są przyzwyczajenia mieszkańców dzielnicy i z jakich linii mieszkańcy będą korzystali. My znamy te potrzeby lepiej niż z całym szacunkiem, lepiej niż
niż panowie i bardzo bym prosił, żeby panowie jednak przychylili się do tych propozycji, które tutaj udzielamy, ponieważ naprawdę no, chyba nie jest celem Zyki to, aby robić mieszkańcom krzywdę, tylko aby ta współpraca w mieście układała się w sposób możliwie harmonijny, prawda? Znaczy ja tutaj chciałbym jedno zdanie, że z tego co wiem, to Rada nie prowadziła żadnych badań potoków. Nie, ale nie powiedzieliśmy panu, że tutaj nie robimy zadań, że wiemy lepiej, jakie są potoki, skoro nie robiliśmy takich badań. Przecież dwunastka też była, tradycyjna linia dwunastka, od dawna już jej nie ma. Bo naprawdę nie ma. A co nie wyklucza faktu, że zrobili pary są wnioski o przerzucenie tejże linii. Osiedle wojskowe cały czas. Do wojska na Rakowickie. Tak. Centrala telefoniczna, która już w ogóle prawie, że nie ma telefonisty i naprawdę tam nie poczeka tej dwunastki. Też było jeszcze, zresztą dwunastką jeździła z Bronowic do Krobodrzegórki. Na siłę wydłużona, jeździła pusta. Dla kogo? Dla paru osób, którym to pasowało, ale nie dla paru osób. Więc ja wiem, my mamy takie rozeznanie. A zarzucanie nam, że nie mamy, że państwo wiecie, ja też jestem mieszkańcem tej dzielnicy. Ja mam kilka pytań, takich krótkich. Pierwsze, czy to już jest zatwierdzone i jaki cel ma to dzisiejsze spotkanie z panami? Czy możemy to traktować jako konsultacje, czy po prostu tutaj jest zatwierdzone, a panowie nam tylko to przedstawiają? Zatwierdzone to jeszcze nie było. Mam jeszcze następne pytanie, czy z tego spotkania panowie piszecie protokół, żeby była jasna sprawa, jakie jest zdanie naszej rady? Ja wiem, z tego co ja wiem, to jakieś konsultacje chyba z dzielnicą, ja mówię, coś przyszło, ja mówię, do dzielnicy zostały wysłane materiały. To ja może odpowiem na to pytanie, ponieważ ja dostałem zaproszenie do ZIKIT-u właśnie na przedstawienie takie jednoosobowe. Uznałem, że to jest dane wystarczające, więc dlatego zwróciłem się do dyrekcji, aby właśnie zostało to przedstawione na forum rady, żeby wszyscy mogli się z tym zapoznać i swoje zdanie na ten temat i sobie wyrobić. Tak. Bo ja mam wątpliwość, wydaje mi się, że to spotkanie ma na celu właśnie takie rozeznanie, żebyście państwo mieli lepsze rozeznanie, jakie są faktycznie potrzeby nasze uwagi. I ja w związku z tą organizacją mam pytanie takie konkretne. Czy państwo sugerowaliście się kierując w tym prawie 24 w lewo, gdzie w tym momencie z Bronowic 4 tramwaje skręcają w kierunku w lewo, natomiast tylko jeden tramwaj, 13, skręca w prawo. Gdybyście panowie puścili tramwaj 24 w prawo, w kierunku Filharmonii na ulicę i na Plac Wszystkich Świętych i później pod pocztę, to by była zdecydowanie lepsza sytuacja, jeżeli chodzi już nie abstrakcyjnie do tej ósemki całej. Natomiast do dworca, jak popatrzymy, ile jedzie tramwaj w kierunku w lewo właśnie z kadry, jedzie 6 tramwajów w kierunku dworca. Natomiast w kierunku Filharmonii jedzie tylko 3. Jeden z Bronowic, a 4 skręcają w lewo. Czym się panowie kierowaliście? Tylko ten jeden przystanek od dworca głównego do poczty głównej, właściwie ta 24 pokonuje, jako inny, który i tak nic nie zmienia, bo gdyby ona jechała na Plac Wszystkich Świętych i skręcała w kierunku poczty, to na to samo by wyszło. A mieliby mieszkańcy alternatywę jazdy w prawo również tym tramwajem. Może nie to, ale najkrótszą drogą jest tutaj przez Dunajskiego do dworca. Jeden tramwaj jedzie tylko w prawo, natomiast 4 z Bronowic skręcają w lewo, to jest chyba takie trochę nielogiczne też. To znaczy, wie pan co, patrząc z perspektywy prawda, Bronowic na ten osób. Nie, to 24, o której pan wspomniał, no to obsługuje również osiedle Kurdwanów. No dobrze, a zapewnia, wie pan, połączenie z kolei dla Kurdwanowa bezpośrednio. Ale z jakim jest? No z dworcem, tak. Na tych materiałach, które zostały przesłane tutaj, są wpisane właśnie te potoki pasażerskie i widać, że rzeczywiście tutaj na tym kierunku w stronę dworca no ten potok jest rzeczywiście bardzo duży, więc to też jak rozumiem wynika z tego, żeby obsłużyć ten potok, prawda? No rzeczywiście, bo prawie te potoki dane. Do tej pory, ja wie, czy na dzień dzisiejszy też mamy. Mamy tylko jedną ósemkę, która też w tej chwili jedzie tylko na zasadzie.
tylko my pan w tym momencie rozmawiamy o czymś, co bardzo, bardzo istotnie zmieniło, ponieważ tej pierwszej propozycji, która trafiła do nas do Rady, na którą my taki dosyć zdecydowany sposób jako komisja komunalna odpisaliśmy, w tym wariancie było przedstawione, że żaden z pięciu tramwajów żyjących do Bagateli nie będzie skręcał w prawo. Wszystkie w pierwszym wariancie miały być w lewo. Dopiero po tym piśmie, które zostało skierowane, wyszło od nas z Rady. Trzynastka została przesunięta w prawo, a w pierwszym wariancie wszystko miało skręcać pod dworzec. No skąd się bierze takie nierozeznanie? My byliśmy zbulwersowani po przeczytaniu tego. W tym momencie nie potrafię panu odpowiedzieć, bo nawet nie widziałem tego zgłoszenia. Ale ja chętnie przyniosę. Nie, właśnie nie za bardzo sobie przypominam. Tak, ja pierwszy wszystko szło w lewo, natomiast... Żadnego nie było w prawie. Przepraszam, może to były jakieś jeszcze cyfry, czy jakieś coś takiego, nie wiem jak... Szybko już była ciebie podziwka. Ja myślę, że rozmawiajmy o tej propozycji, która jest, bo tam będziemy rozpatrywali historyczne przymiary. Nie, no to historyczne jest od przedmiotu. Też miałaś w lewo? Ósemka się... Ósemka już miałaś na przykład. A, to... No dobrze, to w takim razie może druga propozycja, to może 24, które ma obsługiwać kurdwanów i dworzec, może przesuniemy na ciebie kącik. Żebyśmy też mogli być obsługiwani do dworca. Tam naprawdę dużo studentów jeździ, a łatwiej się... Szczególnie, że 24 to jest stosunkowo nowa linia i pewnie się tam wiele osób nie przyzwyczaiło jeszcze. Natomiast likwidacja najdłuższej trasy, a przynajmniej jednej z dłuższej w Krakowie, no to jest żenujące. Bardzo. Mówię o 15 oczywiście w tej chwili. Bo można się przesiąść, no tylko nie na dworzec na Miłej, bo gdzie się jedzie z ciężką walizką. Jak rozumiem, że tak do dworca mamy naprawdę, jakby to są spore, jeżeli chodzi jakby tu o tą dzielnicę, czy ten rejon miasta. Ale akurat no ale z Cichego Kącika nie mamy, natomiast Bronowic ma tych 5 tramwajowych. W Cichym Kąciku mamy tylko 159, 102 i można ewentualnie 150 na drugiej stronie, ale to dłuższe. To jest 20 tysięcy studentów mieszkających. Co nie ma już na tyle, żeby każdemu zawiedzieć do dworca. Ale to jest priorytet dworzec, to nie jest dworzec. Tak, i 24, ale nisko mam żeby 24 kursowało przez dworzec do Kurdwanowa na przykład, a 8 po, a 8 przynajmniej częściowo po starej trasie, a później do Czerwonej Maki. I to jest, wydaje mi się, bardzo sensowny wniosek. Myślę, że moglibyśmy go tutaj poprzeć. Z drugiej strony też jest spore kolekcje, są dzielnice inne, które tak samo. I życzę Państwu zrobić coś takiego, żeby pogodzić wszystkie dzielnice, 18 dzielnic, robiąc coś. To życzę. Każdy ma swoje jakieś tam priorytety, swoje trasy i trzyma się tego swojego. Proszę Państwa, my naprawdę mamy cały Kraków, globalnie na to patrzymy. Ja wiem, koledzy, którzy to naprawdę się temu przyglądają. Ja wiem, były pierwsze jakieś przymiarki, później to wszystko, ja wiem, poprzez spotkania z dzielnicami zostało tam jakieś korekty były wprowadzane. Ja wiem, coś takiego jakby w tej chwili powstało. No, bo tak jak mówię, w tym momencie, jeżeli tak jak mówię, każda dzielnica powie, my na to się nie zgadzamy, ja wiem, wiadomo, ósemka jedzie przez parę dzielnic, prawie przez cały kraj. Tak. Ja wiem, od północy aż na południe do tego boku. Ja wiem, inne jeszcze linie, każdy coś chce tam. Dla siebie. No i komu to przeszkadza, że ta ósemka jedzie przez cały wie pan, najbardziej istotne jest to, że jest to pierwsze spotkanie nasze z państwem w tej sprawie jako dzielnicy piątej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że całe miasto w tym temacie zmian tras linii tramwajowych
wręcz huczy i są to zmiany, które dla nikogo nie są pozytywne. Nikt nie jest zadowolony oprócz mieszkańców Ruczaju. To wybudowaliśmy nową pętlę tramwajową na Ruczaju i teraz trzeba na siłę zapchać ten Ruczaj tramwajami i wszystkim odebrać i wszystko pomieszać. Co ludzie piszą, jeżeli chodzi? No ludzie na Ruczaju nie są zadowoleni, bo teraz tam nie ma torowiska aktywnego, ale jak będzie, to będzie najcudowniej na Ruczaju, a wszyscy inni będą pokrzywdzeni. No musimy też brać. To jest element jakiejś polityki pana prezydenta, żeby na Ruczaju że są pokrzywdzeni. Szanowni Państwo, musimy brać pod uwagę oczywiście, co Pan stwierdził, że no jednak ten Ruczaj jest. Nie możemy od tego odmówić. Tabor jest taki, jaki jest. Tyle tramwajów, autobusów i tak dalej, miasto ma tyle pieniędzy, ile na to daje. Ja mówię, nie da się zrobić coś, bo nikt nie kupi, ja mówię, tak jak rower, bo taki tramwaj kosztuje bardzo dużo. I tak MPK sukcesywnie 50 przyszło nowe. No tak, my tego nie negujemy, żadne łatwo tego nie negujemy. To nie jest tak, że można sobie tutaj kosztować. Ale proszę pana, my nie rozmawiamy na temat taboru, tylko rozmawiamy na temat zmienienia trasy dwóch linii, czyli przestawienia linii 8 z linią 24. Zmienić przystanki początkowe, o tym rozmawiamy. Nie rozmawiamy o problemach finansowych MPK, o taborze, bo chodzi tylko o drobną korektę dwóch linii. Co zakończyłoby problemy mogę panu pokazać taki pękaty segregator z listami od mieszkańców, które otrzymaliśmy tylko w ciągu ostatniego miesiąca na ten temat. Mogę panu przynieść, bo tych pism jest naprawdę dużo. Proszę pokazać. Ludzie są bardzo niezadowoleni. Razem tyle pism. To znaczy, że jest coś źle. No to może trzeba się trochę przewidać do opinii mieszkańców. Oczywiście wszystko jest źle, wszystko będziemy negowali. Ja mówię, zawsze mówią ci, którzy nie są zadowoleni. Będą pisali po 10 pism, maile, skrzykują się na tym, no i piszą. Po 50, po 100 maili w tym samym temacie, to samo tylko kopiują i przesyłają. Ale nie widzi się w tych wszystkich innych, którzy naprawdę są zadowoleni. Którzy siedzą cicho, bo im jest dobrze. Nie wypowiadają się. Ja mówię, wypowiadają się cicho, bo mnie nie pasuje. Miałem bezpośrednie połączenie. Jedzie dwie czy trzy osoby z Bronowic, małych, czy tu z Bronowic, z tego rejonu do Borku Fałęckiego. Naprawdę tych potoków i zainteresowań, ja mówię, raz na jakiś czas może. Ale tutaj ja myślę, że powinniśmy sobie wypracować właśnie jakąś propozycję, którą będziemy starali się przekonać, że jest korzystna. Ja myślę, że tego rodzaju propozycją będzie właśnie to, co zostało podniesione, żeby zamienić 24 z 8. Być może jest to wykonalne, bo ja tam jeszcze Państwu powiem, że na tym spotkaniu, na którym byłem, przedstawiano mi specyfikę układania tych klocków, ponieważ w przypadku, kiedy to są autobusy, to jest sprawa stosunkowo prosta, bo one sobie mogą tam różnie na pętle przyjechać, a potem różnie sobie z niej wyjeżdżać. Natomiast w przypadku tramwaju, jak się je raz ustawi na szynie, to potem się już ich nie zamieni miejscami. Są kwestie związane z tym, że one mają odpowiednią wielkość na tej ostatniej pętli. Po prostu więcej się już nie zmieści, ale też są kwestie związane z zasilaniem tych różnych podstacji. Jak za dużo tramwajów puści się w daną, to mieliśmy problem na Także ja tutaj jakby poznałem troszeczkę więcej tej technologii układania całego tego podziału godzin. Muszę Państwu powiedzieć, że zawsze w szkole zrobiło na mnie duże wrażenie, że te wszystkie klasy można ustawić, więc tutaj jest coś podobnego, tylko chyba jednak w sporo większym zakresie. Ja myślę, że powinniśmy właśnie wypracować taką propozycję, która jako rady byłaby skierowana do zarządu z propozycją właśnie przeforsowania, bo, no, czy jeżeli to będzie możliwe, co uważam, że bardzo korzystne by było jednak, żeby ta historyczna ósemka wróciła i myślę, że taką propozycję właśnie będziemy się starali przekonać zarząd, żeby można było zamienić ósemkę 24.
historycznej ósemki i linii papieskiej. Ale to tym bardziej docierał do Wojciecha do kamienia. Ale proszę pana, proszę pana, ale pan używa tutaj takiego argumentu, że ta ósemka, że nikt nie jedzie z Bronowic do Borku Wałęckiego. Ale ja nie powiedziałem, że nikt. Ale jakie to ma znaczenie? Proszę pana, to samo jest, czy ktoś jedzie czwórką z jednego końca aż do Wzgórza Klawickiego. On przejeżdża przez kilka tych sektorów, przez kilka dzielnic i ludzie wysiadają tu do dworca w tych strategicznych punktach. To takie samo ma połączenie ósemka i ona właśnie łączy to... No nie, to wsiadam na Królewskiej, jadę do Stawińskiej, ósemka, prawda? I wracam tak samo. No to ma pan trzynastką. No trzynastką gdzie? Pod koroną, a pod koroną... No bo to chyba o się chodzi, żeby się przesiadać. No to zajedzie się. Tylko o to chodzi. Jeszcze raz pojadę dalej. To jest po to, żeby więcej biletów kasować. Ale... Proszę Państwa, jeszcze inne były takie propozycje, tylko ja naprawdę powinniśmy zmienić troszeczkę sprawę, bo każdy, tak jak mówię, chce bezpośrednie połączenie. I zrobienie, ale nie tylko do dworca, bo każdy chce mieć bezpośrednie z domu do pracy, z domu do szkoły, z domu do babuś. Ale nie każdy, bo niektórzy jeżdżą samochodem. To znaczy według... A gdzie to nie dotyczyło? No. To znaczy według tego, co Państwo teraz zaproponowaliście, to ludzie się przesiądą na samochód. Nie da się tak wszystkim załatwić bezpośrednio. Ja mówię, na pewno lepiej jest zrobić krótkie linie dowodowe i się rozjeżdżamy na przesiadku. Bo wtedy można zrobić, jak zrobimy taką linię, weźmiemy tą ósemkę czy nawet czwórkę, która jedzie z jednego krańca Krakowa na drugi koniec Krakowa, to jedzie prawie godzinę. Ja myślę, że to chodziło co 10 minut, no to trzeba 15 czy 16 pociągów, żeby to tak jeździło. A jeżeli ja zrobię krótką linię do Bozowa gdzieś, ja mówię, tam będą się przesiadali, to mi wystarczy 2 czy 3. Ale trzeba będzie zrobić to takie nie. Proszę Państwa, dojeżdżam, ja mówię, i mam więcej linii, dojeżdżam gdzieś, bo nie będzie potrzebne 14 pociągów czy 16 pociągów na taką jedną linię, tylko potrzebne jest tyle połowy, a będzie potrzebne. Ten tabor chciałbym również na jakąś linię, która też będzie jeździła z większą częstotliwością. Tak, bo tutaj jeszcze chyba nie zostało to jasno powiedziane, że kwestie częstotliwości mają się zmienić, prawda? Jeżeli chodzi tutaj o to na pewno, ja wie, z tym wszystkich linii nie zmienia się częstotliwość. Ósemka zostaje co 10 minut, a trzynastka? Trzynastka co 10 minut, czwórka co 10 minut, czternastka jest 120, dwudziestka jest co 10 minut, 24 będzie 10 na 20. W przypadku, kiedy jest tyle tramwajów co 10 minut, to jakiś tram... W tym momencie korki nam się robią na Karmelickiej, na placu Inwalidów. No bo tam jest za dużo linii. Ale będzie w tym momencie tak jedną linię mniej. Ja teraz 6 do 3 do 5. Tutaj wychodzi około 30 chyba na godzinę. Czy to jest co 2 minuty? Bronowic na Warszawę. Zwróćcie Państwo jednej rzeczy pod uwagę. Społeczeństwo krakowskie się jednak starzeje. Co tu dużo mówić. Dla nikogo nie jest przyjemne wsiadać i wysiadać z kilku... Jeszcze po tych wysokich trawach. W związku z tym tu będzie opór i to będzie opór mieszkańców właśnie tych starszych, którzy często są... Nie tylko są starsi i dzieci. Ja w tej komunikacji pracuję bardzo dużo. Też jestem starszy. Nie możemy załatwić, nie możemy się, podpierają się wszyscy. Małe dzieci,
starsze osoby, inwalida i tak dalej. Ta reszta, wszystko inno, to się nie liczy, bo tylko się pod nim komunikacja. No ale w tym układzie, co pan mówi, to nie liczą się właśnie ci, którzy powinni być w jakiś sposób uprzywilejowani. Proszę pana, powinni być wszyscy zadowoleni, ale nie wie pan mówię. Osoba sprawna może się przesiąść albo nie przesiadać. Jest to w zasadzie dowolne dla niej. Natomiast osoba mniej sprawna nie może, nie ma wyboru, nie ma alternatywy. Nie możemy zrobić tak, ja wierzę, że pod osobę niepełnosprawną będziemy nie pod komunikacji. Nie jest pod osobę, ale proszę pana, po to psujecie coś, co dobrze funkcjonuje. Po co państwo to psujecie? No, to znaczy nie, ja chciałbym jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Mamy nową pętlę na Ruczaju i to nie możemy od tego abstrahować. No, to jest drobna korekta, ale nie wybrzmiało. To nie jest drobna korekta. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, tylko dokończę zdanie, że na tym spotkaniu dowiedziałem się też o informacji takiej, że na przykład osiedle Bieżanów się zestarzało i potoki, które dawniej tam były bardzo duże, teraz bardzo zmalały. W związku z tym, że nie ma tych dowodów również do szkoły i tak dalej. I to też ma wpływ na całe miasto. Także tutaj jest Ruczaj, ale też są kwestie tych osiedli, które dawniej były młode, a teraz się zestarzały i potoki się tutaj zmieniły. Więc to, co panowie mówią, to jest jednak cały kraj. My ze swojej strony krowoczy oczywiście i trudno się temu dziwić. Natomiast trzeba to jakoś ująć też całość. Ale przepraszam bardzo, co prawda to prawda, aczkolwiek w ubiegłym roku, czy półtorej roku temu, kiedy była uruchomiona nowa linia do Małego Płaszowa, to takiej rewolucji jednak nie było. Też tak samo została uruchomiona nowa linia, tam połączenia się zmieniły autobusowe, nowa linia tramwajowa, ale nie było konieczne robienie takiej szaleńczej ewolucji, rewolucji w skali całego miasta. Nie można porównywać potoków pasażerskich na Małej potoków, jakie są na Ruczaju w tym momencie, że z roku na rok nadrastają, prawda? Pan doskonale wie, że się rozwija. Kabuki od kambusy i tam tych potoków przybywa, nie ubywa. Natomiast to jest nieporównywalne, na mapę. Ja jeżeli chodzi o rejon tutaj, ja wiesz, nawet nie chcę, no, bo nawet jest powoli. To, jak się państwo popatrzyli, jeżeli chodzi o tramwaje, to nie wiem, bo ja biorę Bronowice, Małej Bronowice jako 5 linii tramwajów. Duże osiedla, Kurdwanów, Bieżanów, to Czerwony Maki mają, Rucza, 4 linii tramwajowe. No więc uważam, że ten rejon naprawdę ma tutaj sporo. Prowodza ma też 4 linii. Ale to jest też, jako Prowodza. Naprawdę jest sporo. Tutaj mamy Bronowice 5, Prowodza 4. Ja mówię, proszę się popatrzeć, ja mówię, Nowe Bieżany też jest bardzo Bieżany w Pochocie, w Kozłówkę. Ja mówię, 4 linie tramwajowe. Poddano 3 linie na rzecz. No ja naprawdę nie mówię, że Prowodza, czy ja mówię... Zostało proszę na razie jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że panowie, żeście państwo zechcieli, panowie, że zostało zlikwidowane parę linii, a proszę wziąć pod uwagę, ile budynków nowych stajerni w Krowoczy i w Bronowicach. Czyli po prostu ilość mieszkańców przybywa, a linii nie było. Więc to nie jest tak, że tylko tutaj jest, bo tutaj proszę, to, zresztą jak pan tu mieszka, pan widzi, ile budynków powstaje cały czas, nowych, bieżących. No więc mieszkańców przybywa, prawda? To na pewno nie będzie tak, że tam będą jeździć puste, a linii ubyło. Zresztą komunikację przez Krowoczy, to przepraszam, to jest pan też mógł powiedzieć. Nie, ja wiem, mamy jeszcze autobusowy, jest dosyć sporo, ale ja wiem, jeżeli nie mówię o tym tramwaju. Naprawdę, ja wiem, całe podwórze to jest zamiast 300 tysięcy ludzi. Ja nie wiem, czy tej Krowoczy masz tyle. Ale akurat nie sprawdzałem, ile ma Krowoda, Bronowice i tak dalej. To wszystko. Ale Krowoda to dzielnica ciągle. Nasza ma 32 do tak. Ale jeszcze należy tutaj, uwzględniając potoki wschód-zachód, tutaj w Krowodzie trzeba uwzględnić, że tędy
jeździ. Często też tam mają całe Mydniki, Zabierzów, te wszystkie gminy już chyba. Te wszystkie miejscowości oczywiście. To nie jest tylko Krobocze. A my walczymy z tym, żeby dzielnica nie była zamknięta samochodami. A co jest najlepsze, żeby ludzie nie jeździli samochodami, no atrakcyjny tramwaj. O to nam chodzi. Ja bym też chciałbym wybudować dworzec dla autobusów w rejonie widoku. Jest takim parkingiem Park and Ride. Tak. Tylko trzeba znaleźć miejsce. Tam gdzie jest giełda kwiatowa. Na pewno byłoby bardzo dobrze. Tylko, że musiało miasto to wykupić. Dodając do tej kwestii, bo pan wspomniał, że rozwija się, prawda, że przybywa potoków pasażerskich. No, patrząc na układ tutaj linii tramwajowych, no to widać jasno, że newralgicznym punktem, no to jest tutaj, prawda, ten odcinek Basztowy. Oczywiście. On działa praktycznie na granicy przepustowości. I to jest taki element, który będzie zawsze dławił, prawda, rozwój tej komunikacji tramwajowej, zwiększenie tej oferty. Tak. Chyba wszyscy się zgodzą, bo jesteśmy za tym, bo faktycznie ta dyskusja się tak wydłuża, żeby po prostu przywrócić tramwaj linii 8 na to nijaką miał, a prawej 24 i tak i może nie wiem, tak. Czy proszę Państwa, no, student z miasteczka studenckiego mógł dojechać sobie na kampus. Ale studencka człowieka jeździ przez dworzec. No ale to jeździ dookoła na kampus, no kto tam będzie? Przecież ona nie jeździ na kampus. Turystka człowieka by jeździła z Cichego-Gącika przez Balej Basztową wtedy. Ja wiem, ale chodzi o to, żeby z Cichego, gdzie jest miasteczko studenckie, gdzie mieszka 20 tysięcy studentów, dojechali sobie spokojnie na kampus UJ-u, z czego jest powiedzmy 20% to jest UJ-u. No ale to jest miasteczko studenckie AGH. No, ale to ale że tak powiem, AGH należy do uczelni krakowskich, póki co jeszcze. Jest państwową uczelnią, a nie prywatną. To jest, mają, ale mogą to rzeczy, mają autobusy. Autobusem na miasteczko. A z Cichego Gącika? Nie jeździ z miasteczka 194. Nie możemy zapewnić tak tu kolega. Ale dlaczego się nas wypuszczacie tam, a nie zostawicie tutaj? No dla mnie to jest niepoważne. Bo dlaczego on jedzie tam na krowo drzewówkę? Przecież to jest wydłużenie trasy, a chcecie Państwo je sprawdzać. Nie można patrzeć na 18 jako 18 tą, która była. Dla mnie to jest nowa linia, która jest linią magistralną i łączy w tym momencie nam dwa rejony. Kampus, osiedle Rusza jest wyburzoną górką. To jest nowa linia. To, że ma numer 18, ale trzeba tak rozpatrywać, bo tak to mamy wszystkie nowe linie, zostają 400. Proszę Panią, no, trzeba popatrzeć na to, jakby od strony patrzymy, jaką mamy ofertę, tu kolega powiedział, no macie Państwo 5 linii w sumie, to nie jest nie macie 5 linii, bo ja na Cichym Kąciku nie pójdę na Bronowicy, żeby dojechać na Dworzec, no i się Pan zastanowi. Natomiast nie możemy z każdego rejonu zapewnić, tak jak tutaj mówimy, bezpośrednich połączeń na Cichym Kąciku. Ale do tej pory były ich nie pozwolili. Jest to zła oferta, natomiast nie chcemy ją zmienić. Jest to bardzo zła oferta. Nie akceptuję. Proszę przyjść i zrobić, zebrać wszystkie 18 dzielnic i teraz w każdej dzielnicy pracować. I proszę coś z tego zrobić. Myślę, że to nie byłoby. To zapraszam. Ja mam jeszcze pytanie, czy to były omawiane te remaszutyzacje, to chyba było jakoś zimą, prawda? Tak. Ja tam słyszałem, że było wykorzystywane takie oprogramowanie specjalistyczne do tego celu. Czy do tej zmiany, jaka jest obecnie, to też jest zrobione w ten sam sposób? Czy to jest bardziej taka układanka ręczna? Znaczy to oprogramowanie praktycznie to opracowanie, które tu powstało, czyli te zmiany, one zasadzają się na tamtych założeniach, prawda? Czyli jest jak gdyby tamte wnioski które wypłynęły z, bo jeszcze było poniekąd obiecane opracowanie, prawda, dotyczące remaszutyzacji, które potem zostało zmodyfikowane na skutek, prawda, Państwa wniosków różnych dzielnic. I to jest jakby materiał wyjściowy. Na tym materiale wyjściowym tutaj koledzy
tego co wiem, to wykorzystywali to oprogramowanie też. Natomiast w tym pierwszym, tym takim najbardziej rewolucyjnym wariancie remaszotyzacji, który był wówczas Państwa przedstawiony, w tym tak zwanym rewolucyjnym, z dronami z małych były pozostawione właśnie jako te najważniejsze linie dwie. Linia 4 na kierunku wschód-zachód i linia 8 na kierunku północ-południe. W tym wariancie remaszotyzacji one zostały tam pozostawione, a teraz się to zmienia. A to było przecież takie dobre. I tylko z powodu braku funduszy nie zostało to zrealizowane, te rozwiązania. Które zresztą miało sporo zwolnień, tylko ja sam byłem zwolennikiem. Tak pod rozwagę. Ja bym chciał jeszcze Państwa zapytać odnośnie linii autobusowych. Mnie teraz troszkę niepokoiło, nawet nie troszkę to bardzo niepokoiło, a zmiana częstotliwości wszystkich tych tras, które dotyczą dzielnicy. I tak na przykład 130 ma zamiast 110 minut 215. Wpisujemy listę, że... 130 jest 110 minut. Znaczy nie, to jest zmiana z 10 na 15. 130. Pójdzie idąc dalej... 10 na 15 większości. To nie jest zmiana. To jest 10 na 15. W szczycie co 10. Chodzi o redukowanie częstotliwości. W tym momencie ona kursowa, wie pan, nie reguluje troszeczkę. Także w szczycie będzie co 10. Zgadzam się, jeździła co 8 minut. Co 6 minut jeździła. To co z tego? Jak połowa tych kursów wypadła. Ale zmiana częstotliwości 130 na 10, szczycie 15 po szczycie. Po szczycie, a w ten sposób. A jeśli chodzi o linię 164? 12-24. No, czyli to jest bez zmian. 112 minut bez zmian. A jak jest 12 w szczycie, daj sobie. Nawet ja wiem z tego, co tutaj bo tu zmiana częstotliwości, nie wiem czy nie została wzmocniona. Bo to wszystkie dalej nie widzę, że są. To chyba było 15 na 144 na 10. Czyli zwiększone jest 144. Ale 144? 144 zostaje tam bez zmiany częstotliwości. Zmiana częstotliwości też 12 na 24. Czyli w sumie 144, 194 w tej na Kijowskiej co 6 minut. Ale linie autobusowe nie zostały właściwie zmienione, bo tak patrząc na te linie autobusowe, jakie funkcjonują, to z Wrocławskiej na przykład do Bronowic autobusem się z jednym ciężko poznać. Z tego rejonu Wrocławska, Kijowska, bo gdzieś tam gdzieś, albo tam gdzieś na torach z Kościelka, albo po prostu jadą na Bielkownik. Na Zazoru 173 na Bronowic. Zazorów jest 183. Tak. To jedzie, ja tak do tyłu tak. Chciałem się przesiąść. No, to... Mamy też nawet tutaj od Kijowskiej w tamtą stronę, to 102. To nie są takie jakieś, ja wiem, może nawet ta 102 nie jest jakąś taką liną, ale naprawdę do Lasu Wolskiego ja... Dobrze, już tam to musi być zakaz. No ale nie poczyna się to. Nie, to na pewno już Pani na Zakarczyk, to nie wykręci. To nie wykręci. Nie wykręci. To nie wykręci. To nie wykręci. To nie wykręci. To nie Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania do panów? Ja myślę, że będziemy starali się tutaj taką propozycję jedną, spójną, starali się wypracować. Myślę, że ona będzie właśnie w tym kierunku biegła, co powiedziała pani radna banku, żeby tą ósemkę zamienić z 24, prawda? I to będziemy się starali, do tego pomysłu będziemy się starali przekonać zarząd infrastruktury. I cóż, pozostaje mi bardzo serdecznie panu podziękować za czas poświęcony nami. I przyjście do nas. Bardzo dziękuję. I
do zobaczenia, mam nadzieję, już jak zostanie ja wszystko ustawione bardzo. Kiedy te zmiany mają wejść w życie? Było ogólnej korzyści, tak żeby Państwo mieli niezadowoleni, żebyśmy mieszkańców, a pasażerów. Druga trzecia wypowiedź miała w Pani Krakowskiej, że od 17 listopada. No czyli musimy już uchwalić. I równocześnie w tymże wywiadzie stwierdził, że przez niedzielę na wejście następnika jest spowodowane tym, że jest zdrowie niskopodłogowy na potrzeby rekreacyjne, ale jedna jest, żeby odpocząć do świętego godzika. To co ty jest z tego wywiadu? Szanowni Państwo, panowie, przechodzimy do następnego. Do 5. Przepraszam. Sesji został przyjęty. Jeśli chodzi o protokół 24 sesji, również nie należy na to. Stwierdzam, że został przyjęty. Projekt uchwały zarządu.